Cześć, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja. Witam po raz kolejny. Do Polski zawitała jesień, już jest coraz zimniej, także przyszła taka chęć dla mnie, żeby wreszcie w coś pograć, pokazać jakiś gameplay na kanale, a przy okazji pograć. No i kupiłem sobie coś na Allegro, także dzisiaj małe rozpakowanie takiej małej przesyłki. Także nawet chyba nożyczki nie będą potrzebne, ale zaraz zobaczymy. Zapakowane folie. O, już widzimy, są to dwa kartridże do Pegasusa. Już pokazuję, co dokładnie to są za gry. O, i fajnie, jeszcze w folii są. Czyli jeszcze z folii odpakuję. Chociaż to przesada, żeby już tak pakować, ale dobra, no. To było kupowane w jakimś sklepie na Allegro, także cena też była niemała niestety za to. No, ale była, no. I tak. Mortal Kombat 3 i to jest super special i numer ma tutaj YY030, więc mam nadzieję, że to będzie ten Mortal Kombat, którego szukam. Kurczę, bo to trochę kosztowało. No jeśli to nie będzie ten, którego ja szukam, to trochę się zawiodę, no bo to kosztowało niemało, zwłaszcza że to nie jest nówka, to jest no, używany, widać cartridge. Kurde, błagam was wszystkich, żeby to był ten Mortal Kombat, którego ja szukam, którego miałem w latach 90., a nie te gówno, te takie podróbki, co powstawały w drugiej połowie lat 90., jakieś takie te... szkoda gadać z tymi takimi sprite'ami byle jakimi. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie ten, błagam, kurde, żeby to był ten akurat Mortal Kombat. No i jeszcze jedna gra. Też ją miałem, właściwie to nie ja, tylko kolega kiedyś przynosił w latach 90. i zapragnąłem ją mieć wreszcie na własność po tylu latach. Jest to oczywiście Batman and, znaczy Flash and Batman, a tak właściwie to jest Monster in My Pocket, ale wersja zhakowana, która, bo w Monster in My Pocket chodziło się takimi potworkami i właśnie walczyło się z innymi potworkami właśnie w tym mieszkaniu, gdzie się chodziło. A w tej zhakowanej wersji przerobione były te postacie na Batmana i na takiego Robina, tylko że ten Robin nie wiem dlaczego był pomarańczowy, a Batman był taki chyba fioletowy czy granatowy, coś takiego, fioletowy chyba, bo jeszcze granatowy to bym to zrozumiał, ale on chyba był fioletowy. Także no to tyle, no. Także przetestuję te dwie gierki, tylko że mam nadzieję, że kurczę one odpalą, nie będę musiał tu po spirytus latać, bo widzę, że te styki to kurde wcale czyste też nie są, więc... Kurde, błagam tylko, żeby to był ten Mortal Kombat. Także zaraz wypróbuję oba kartridże. Ale nawet jeśli nie będzie, no pożałuję już te pieniądze, które zmarnowałem na to, ale kurde, chociaż żeby był ten działający Monster in My Pocket, czy właściwie Flash and Batman. No i zagram sobie oczywiście na tej konsolce, którą kupiłem parę miesięcy temu. D99, ten taka ta podróbka. Famicoma w takiej właśnie obudowie jak Famicom. Famiclon w obudowie Famicoma, tak. To pudełko w ogóle takie niby nowość, a w ogóle takie sfatygowane, kurde, to wygląda jakby to miało, nie wiem, ze 20 lat albo ze 30, te pudełko takie poniszczone. I ponieważ nie chce mi się już dzisiaj tego podłączać wszystkiego pod DVD, żeby nagrać obraz, to mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli podłączę pod obraz tutaj pod ten ekran. Oczywiście tu się światło, mam nadzieję, nie będzie odbijało. Nie chcę podłączać tego pod ten telewizorek, który mam tutaj sobie postawiony obok. Bo jak ktoś ogląda moje filmy regularnie, to widzieliście, że obraz po prostu lata, tak w sensie. Kamera źle to wychwyca. Kamera HD. Po prostu lata, tak czarny obraz. Chociaż naturalnie jak się patrzy okiem, to nic takiego się nie dzieje. Nawet próbowałem drugą kamerkę tutaj, ponieważ mam taką drugą kamerkę. Ta akurat w HD nie jest, to jest takie gorsza kamerka niż ta, którą teraz kręcę. Też Sony, jedna i druga, ale ta jest tylko w SD, tutaj nie ma HD i niestety na to samo się dzieje, też tak obraz lata, taki czarny, także... Także okej, proszę Państwa, ja sobie to już tutaj wyciągnę, na spokojnie sobie wszystko podłączę i jeśli ktoś chce, to niech zostanie dalej. I ogram sobie te dwa kartridże. No tylko błagam, żeby to był ten Mortal Kombat. Jeśli to będzie ten Mortal Kombat, którego ja tyle lat szukam, błagam, kurde, żeby to było to, no to ja nagram w końcu jakiś materiał taki o wszystkich, to nie, bo wszystkich to nie mam, ale o takich większości mortali pirackich, które na Pegasusa się ukazały, także
taki, bo nie ma czegoś takiego na YouTubie, gdzie ktoś by to podsumował, no. Także dobra, ja proszę Państwa już to sobie tutaj rozwijam i podłączę i wracam za chwilkę. No, proszę Państwa, ja zrobiłem taki krótki test przed uruchomieniem i żadna gra się nie uruchamiała. Musiałem to przemyć spirytusem. No widzicie co to, jaki to był syf. Takie coś sklep sprzedaje jako gry w sklepie, działające. One się nie chciały w ogóle uruchamiać, widać jaki syf był. Mimo, że one były w folii, to widać... A, zresztą, co ja będę mówić, no. Nie działały w takim razie. No dobra, także przestawię teraz kamerę i spróbujemy, wypróbujemy może najpierw Mortal Kombat. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie wszystko działać teraz. Dobrze, proszę Państwa, uruchamiam to za chwilę, natomiast niestety będę grał na tym telewizorze, ponieważ tak akurat mam postawione światło, które się zbyt bardzo odbija od okien. Więc nie chcę tutaj jeszcze bardziej utrudniać oglądania, także uruchamiam i sprawdzę, czy to jest ten Mortal Kombat. Błagam, żeby to było to, czego ja szukam. Początek był taki sam. Także mam nadzieję, że to jest to. Podgłośnie może troszeczkę. Zobaczmy. No i właśnie. Zawiesiło się coś, tak? Jeszcze raz. Czyściłem tego... No, nie działa, zaraz. Czyściłem tego... Ten cartridge dwa razy. No właśnie, zacina się. Taki był syf, że... O, właśnie, teraz zaskoczyło. Dobrze. Mam nadzieję, że to jest to, bo pamiętam, że menu było takie. Wygląda na to, że to jest to, albo jakaś inna wersja. Zagramy Reptilem, bo Reptilem wtedy najczęściej grałem. I właśnie, tutaj apel też do tego, do gościa z kanału Retro Konsolowa Kula. Bo ty też szukałeś tych Mortali. Powiedz mi, czy to ten jest, którego ty szukałeś, bo prawdopodobnie szukamy tego samego, bo to... A po 20 latach też ciężko pamiętać, ale to wygląda na to, że to jest ten, albo był jeszcze jeden podobny. Bo wiem, że jest, bo sprawdzałem na tej stronie bootlegwiki.com z grupy Hammer Team bodajże. To były dwa pirackie Mortal Kombat. Kurde, zaraz przegram, bo tak gadam i nie mogę się skupić na tym, jak walczę. Były dwa właśnie pirackie Mortal Kombat. Mortal Kombat 2 Special i Mortal Kombat 3 Special. I teraz ja mam tutaj Mortal Kombat 3. A ja wcale nie jestem pewien, czy ja wtedy dwójki nie miałem. Może ona trochę się różniła. Bo to jest w sumie trochę też podobne do tych Mortali, które ja już mam. Do tych Mortal Kombat, jak to się nazywało? Turbo chyba, jakoś tak. No, chociaż żeby jedną walkę wygrać. No ale już sobie dzisiaj sobie pogram, bo patrzę, że tutaj jest dużo zawodników i to jest trochę lepiej jednak trochę to wygląda niż tamte pozostałe pirackie Mortale, które mam. No kurde, gadam i przegrywam. Dobra, proszę Państwa, ja sobie na spokojnie w to pogram, bo to jak się jednocześnie mówi i nie mogę się skupić, a tutaj to wcale tutaj poziom trudności nie jest taki prosty. No tak, to jest... Wygląda to, że to jest ten Mortal podobny do tego, którego ja już mam. Wezmę... Dobra, zagram jeszcze jedną walkę, no niech będzie Skorpiona, to może nie. Goro, to będzie chyba Shang Tsung, to będzie Johnny Cage chyba. Albo Raiden, o, Raidena najlepiej. Raiden kontra Liu Kang bodajże, tak? Dobrze pamiętam jeszcze? Tak jest. Poziom trudności właśnie w tych pirackich Mortalach na Pegasusa wcale nie jest taki lekki, jakby się mogło wydawać, no. Ciężkie to jest, no to jest hard mode. Jeszcze z ograniczoną liczbą ruchów, a w ogóle ja nawet nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem przed chwilą, ten cios, jakoś chybił, trafił, poszło. Pamiętam, że w tamtym Mortalu, właśnie z lat 90, w którym ja grałem, to były... Można było fatality robić, jakieś te ciosy specjalne. No znowu przegrałem. No właśnie, znowu gadam i... No nie, mówię, to naprawdę, to nie jest wcale takie łatwe tutaj to zagrać, a tu jeszcze takie sterowanie jest wcale nie takie fajne. A właśnie, przecież ja mam przyciski turbo na tym padzie, może turbo będę trzymał. Trochę scheatuję, zobaczymy. No zobaczymy. Jak teraz przegram, no to włączam następny cartridge. Tego Batmana i Robina.
Batmana i Flasha właściwie tam się to się nazywa. No może teraz, no jest, chociaż pierwsza runda w końcu wygrana jeszcze. Została tylko druga, ale tu cheatowaniem, bo trzeba, wciskam ten turbo, a tak jakbym sam wciskał, no to, to bym znowu przegrał. Nie wiem, mam nadzieję, że obraz nie jest taki tragiczny tym razem, jakoś da się to w miarę tam coś tam widzieć, nie wiem, no. Jeśli nie, no to napiszcie w komentarzach, jak nie, to ja już następnym razem będę nagrywał na graberze, albo przez DVD, no bo to... Po prostu mi się dzisiaj nie chciało, ja już byłem dzisiaj tak napalony na tą paczkę, że po prostu myślę, otworzę. Nie mogę czekać przecież. Chce mi się grać po prostu, a nie tutaj jeszcze biegać z kablami, podłączać to, jakąś jeszcze płytkę DVD znaleźć, żeby nagrać, nie chciało mi się. No kurde, to już ma tyle życia tylko. Dobra, jest, w końcu kogoś pokonałem, tylko zobaczę jaka jest druga runda, druga, nie druga runda, tylko druga plansza z Iskim i wyłączam, włączam teraz tego Batman i Flash. Co to za zawodnik? Kung Lao, aha. No coś mi się przypomina ta plansza. Dobra, ale to sobie pogram już na spokojnie, no. O kurde, przyleciał górą. Jednak trochę ten mortar jest lepszy, no. Ale dobra, wyłączam już, żeby nie przedłużać. I zagram właśnie teraz z tego Flash and Batman tutaj. A może właśnie to jest Flash, ten czerwony, pomarańczowy? Zaraz, zobaczymy sobie. Może to nie jest Robin właśnie. Chociaż widziałem okładki, że Batman i Robin tutaj właśnie na tym. Także dobra. I no, pokażę, żeby tu fajny był klimacik, że ja zmieniam tutaj kartridża. O. Po swojsku wszystko robię. Aha. Aha. Nie działa. Aha. Wyjmę. Zaraz zobaczymy. Może jeszcze raz trzeba będzie go przeczyścić. O. Może teraz. Batman Flash. 92 rok. Ale naciskam, nic się nie dzieje. Z reset. Nic się nie dzieje. Wyczyszczę go... jeszcze raz i za chwilę do was wracam, bo po prostu nic nie mogę zrobić, no. O! Nie muszę czyścić, działa, działa, trzeba było poczekać. Trzeba było poczekać, właśnie, Monster in my pocket, to właśnie przyróbka jest tej gry. Czyli tu mamy kieszeń, czyli pocket. I tam widzimy, coś się zalęgło w tej kieszeni. O, i wyskakują potworki. Jak ktoś nie grał w tą grę, no to konieczny, obowiązkowy zakup, albo przynajmniej na emulatorze zagrać, to jest... Mimo, że ta gra nie jest taka znana, to nie jest sztandarowy tytuł taki z NES-a czy tam z Pegasusa, ale gierka zacna. Press, start, Flash, Batman, czyli właśnie zmienione. No i na dwóch graczy to ja zawsze z kolegą grałem, jak do mnie przychodził. Myśmy całą tą grę kiedyś przeszli, dali radę, daliśmy radę. Push select. Czemu tutaj nic nie ma? Chyba, że się nie wczytało. Nie wiem. No niech będzie Batmanem, tak? A i właśnie, pomarańczowy. Trochę może oddalę kamerę. Bo trochę lata ten obraz, tak? Tam w telewizorze w grze też lata. No i właśnie, tu się pojawił jakiś koleś, który wygląda jak Dolph Lundgren z tą fryzurą. Albo Schwarzenegger trochę. Można przyspieszyć? Startem można, dobra. Stage 1. Batman in my house. Ciekawe jak w oryginale było, że Monster in my house. Dobra, gramy. Czyli Batman jest taki niebieski tutaj jak widać. Może ja teraz dam bliżej, bo teraz w sumie tak obraz nie lata. O, troszeczkę odrobinkę do tyłu, żeby ekran się tak nie miał takiego refleksu. Tym się skacze, tym się uderza. Dobra, idziemy. Radio stoi, magnetofon. Też mam taki magnetofon w mieszkaniu mojej babci, muszę po niego kiedyś tam pojechać, go wziąć, tylko trzeba będzie go naprawić. O! Klucz, tylko czy skroczę z kluczem? Tak, można i kluczem, aj! Tylko, że za wysoko mi się rzucił, ja chcę teraz na dół zejść. O, i właśnie. A, ale teraz nie mogę rzucić, bo formugę się zahacza. Dobra, to zejdziemy na dół. Kogoś rzucimy. O, właśnie, i ja nie muszę wtedy jego atakować, wystarczy, że kluczem rzucę. No, bierz go.
Tu życie. Na to można skoczyć. A co do magnetowidu, no też mam taki magnetowid fajny, taki z dwoma kieszeniami. Mam zamiar go kiedyś właśnie oczyścić, naprawić. No nie, tylko nie wiem, czy ja. Czy, nie wiem w sumie, czy on wymaga naprawy, chyba że po prostu się od stania zepsuł. Bo kaset magnetofonowych też mam sporo w kolekcji. Także trzeba do tego kiedyś też wrócić. No, uwaga. Szkoda, że tutaj tak sprajty się przenikają. W sensie tak migoczą. No ale to jest jak w tych grach na Pegasusa, gdzie już zbyt dużo się dzieje, to właśnie te sprajty tak migoczą. Kurczę, ale znowu patrzę i telewizor migocze. Oddaliłem może teraz, będzie troszeczkę lepiej. Dobra, idziemy dalej. Będę miał klucz? Jest, mam klucz. No to w to sobie pogram dzisiaj całe popołudnie. Jak tam skoczyć? Może bez klucza? Nie, to nie wiem jak. Ale klucz straciłem, tak? Aj. Chyba, że coś robię źle. No nie mogę tam chyba wskoczyć. Dobra, nieważne. Straciłem klucz, ale pewnie zaraz będzie drugi. Zaraz pewnie drugi będzie. O, tu mamy schody. Po schodach schodzimy. Bo się akcja dzieje w domu, no bo tak jak to było potwory w kieszeni, to tutaj wszyscy są tutaj miniaturowi i chodzimy po domu, czyli schodzimy po schodach. Zaraz to chyba kuchnia jakaś będzie, czy coś takiego. Już ja nie wiem, ostatni raz to grałem, to 20 lat temu. Także, no czy 19 lat temu, jak już tam, żeby być dokładnym. W ogóle ta gra mi jakoś przypomina inną na Pegasusa. Czy ona nie jest na silniku jakiejś innej gry? Coś mi tutaj, kurczę, ona przypomina. Nie pamiętam teraz. Jak ktoś zna się, to może mógłby mi napisać w komentarzach, na podstawie czego jest ta gra, w sensie na jakim innym silniku, bo coś mi tutaj się kojarzy, w sensie że coś innego, identycznego, tylko z innymi sprite'ami grałem. Dobra, następna formoga drzwi, przechodzimy przez drzwi. O, i tu jest boss, to jest, my na niego mówiliśmy Joker, ale to chyba nie jest Joker, no i, tylko to jakiś jest potworek po prostu. My na niego mówiliśmy Joker, bo on trochę ma twarz tak jak ten Joker z filmu. On chyba był łatwy do pokonania, z tego co pamiętam. No, dawaj, 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 gościu. Rzuca nożami. No, i padł na mordę. No dobra, idziemy dalej. A, i można podwójnie skakać, gdy się drugi raz skoczy, ale wtedy wcześniej mi nie działało. Nie wiem dlaczego. Teraz zadziałało. Big trouble in the kitchen. No, mówiłem, że będzie kuchnia. Mówiłem, że będzie kuchnia, czyli jeszcze coś tam pamiętam. Muzyczka fajna. No, to jest zakup, z którego jestem bardzo zadowolony. No, a teraz nie mogę skoczyć tak wysoko. O co chodzi? A, trzeba tak szybko. Nie, no nie wiem jak to. Raz działa, raz nie. O, raz wychodzi, raz nie wychodzi. Mamy klucz teraz. Nie wiem jak jest z jakością obrazu, czy to jest oglądalne, czy nie. Mam nadzieję, że tak, no. No tak to jest, jak kamera kręci, no. Kamera nigdy nie uchwyci idealnie telewizora, no. Dobra, teraz na górę, rozumiem, tak? No, jak to skoczyć? No. No co jest? No. Nie za każdym razem wychodzi, ale może to wina tego pada mojego, nie wiem. No teraz widzę, że słabo widać, bo ja jednocześnie patrzę na kamerę i na to, kurde, co tu zrobić, żeby to było lepiej widać. No widzicie, jak ja ruszam kamerą. To może dokończę tę planszę, no nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze tu wytrwa do końca i wyłączę, no bo ja wiem, że to nie będzie, to nie jest zbyt przyjemne oglądać taki obraz. Chociaż może, no. Może to w sumie teraz tylko na dole ekranu tak ciemno jest, no. Dobra, obiecuję, że następnym razem jak już będę coś ogrywał, a zwłaszcza jak na PlayStation ja ogrywam jakieś dema czy coś,
stoję już tam zawsze, mam podłączone pod DVD, albo jakiś grabber sobie kupię. W ogóle fajnie by było przeprowadzić jakąś transmisję, jakiś live stream na żywo, ale to też musiałbym się nauczyć, jak to robić. Kupić pewnie trzeba będzie jakiś grabber. No nie wiem, jak tam czat się obsługuje, jednocześnie kamerkę, musiałbym kamerkę internetową kupić, bo kamerki w ogóle nie mam. No dobra, jesteśmy teraz w kuchni, mamy kran tutaj, zlew. Szkoda, że do środka, do zlewu nie można wskoczyć. Także przejdę tego stage'a i kończę ten gameplay. Ale kurczę, pogram sobie dzisiaj całe popołudnie, przejdę całą gierkę, bo jestem zajebiście zadowolony. Kurde, 20 lat temu w to grałem, naprawdę no. I nawet wersja mi się wydaje, że... Bo ja w sumie na emulatorze chyba raz odpaliłem, ale na emulatorze to się ciężko gra dla mnie na klawiaturze, więc tym odpaliłem tego oryginała, ten Monster in My Pocket i tam tymi potworkami to nie było tak fajnie jak tutaj Batmanem. Jeszcze bym kurde jakiegoś, żebym miał kolegę, który by chciał w to pograć, tylko że no kurde, wszyscy to się posypali. Jak ktoś ze mną grał w latach 90, to dzisiaj albo ja z nim kontaktu nie mam, albo po prostu oni już dorośli, ich jakieś gówno gierki nie interesują, także no nie mam tutaj z kim pograć za bardzo. Fajniej na streamie by było z kimś pograć. Także może ktoś kiedyś by chciał, tylko że w sumie ja nie jestem aż taki znany tutaj na tym całym YouTubie, także kogo tam obchodzi jakiś tam Axel z tego kanału, ale może ktoś by chciał kiedyś ze mną pograć, także to mogę zaprosić, jakby ktoś chciał ze mną pograć w to czy w cokolwiek innego. No ja mam, moja kolekcja gierek to jest, jeszcze kiedyś o tym jakiś film nagram, może na numer, na odcinek 50 nagram, pokażę całą moją kolekcję, bo tak sobie planowałem, żeby coś tam pokazać. No, kluczu, nie uciekaj mój. No, nie wezmę go już? Dobra, trudno, przepraszam. Chciałem właśnie na odcinek, nie wiem, jakiś taki jubileuszowy pokazać jakąś tam moją kolekcję. Ona też na razie tak tylko pokazuje jakieś takie różne duperele. To może coś wtedy bym takiego dłuższego nagrał, tylko wtedy to by potrwało z godzinę. O, i boss jest, jakiś człowiek lód. Bo w lodówce w ogóle to się teraz dzieje, w zamrażalniku właściwie nawet. Tu gdzie jakieś... O, zamroził mnie! Kurczę, przypomina mi ta gierka coś. Że tu jak się kogoś tak uderzało właśnie, to on tak... A właśnie, czy to nie żółwie ninja właśnie, czy to na żółwi... Na podstawie żółwi ninja na silniku nie jest? Właśnie chyba na podstawie żółwi ninja, bo coś mi się to kojarzy. Dobra, jakoś szybko poszło, tamtego Jokera to mi trudniej było. Dobra, zobaczmy tylko jaki będzie następna plansza, a ja sobie dalej pogram sam i tutaj z wami się pożegnam, bo wiem, że to niewygodnie oglądać jak jest taki ekran. Lata, tutaj latają te pasy, o. Dobra, Crisis from Underground, czyli gdzie idziemy, do kanału? Wychodzimy, to są chyba schody wyjściowe. Tak? Kurczę, ale to ciężko się schodzi teraz z tego. Bo jednocześnie podskakuje. No tak, tu jakaś barierka, czyli ja tutaj wyszedłem. O, ulica, jest chodnik. Także dobrze, no. Ja sobie za chwilkę tutaj pogram do końca w to. Mam nadzieję, że przejdę. Nie wiem, czy za pierwszym razem przejdę, bo w sumie trochę tutaj gadam, trochę kuszę, trochę tracę żyć. Także to tyle, no i... I to tyle, no będę kończył po prostu, no. Także dzięki za oglądanie, no i w następnym odcinku kolejne unboxingi. Tym razem myślę czas na PlayStation jakieś, bo mam coś związanego z PlayStation, także czas na PlayStation jakieś unboxingi i gameplaye i wtedy już podłączę DVD, żebym był czysty, łagodny obraz. Także dzięki za oglądanie, no. Nie wiem jaką wartość mają te filmiki dla was, czy kogoś to interesuje, czy to jest jakieś tam... Wolny czas spędzacie, żeby to oglądać, no ale dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!